Pamiętam, że pierwszą grą w systemie Wielkiej Bitwy Małych Oddziałów, którą miałem okazję zagrać, były właśnie Bitwy Czarnej Kawalerii, Rzeszów, Łańcut, 8-9 września 1939. Pomyślałem więc, że skoro chciałbym nagrać coś nowego z tego systemu, to może warto, jak to się mówi, wrócić do korzeni i właśnie zacząć od tej gry, ponieważ nagrywałem już trochę z innych gier, a z niej jakoś nie miałem okazji, niczego większego, więc postanowiłem wziąć się za pierwszy scenariusz z niej, z trzech, które znajdują się w środku, czyli Rzeszów, 8 września 1939. Przedstawia ona sytuację, w której Polska 10. Brygada Kawalerii po dłuższych walkach odwrotowych, właściwie opóźniających, stanęła przed problemem, w jakim znalazła większa część polskich jednostek we wrześniu 1939, czyli braków zaopatrzenia. Zaś w przypadku jednostki pancerno-motorowej takie braki zaopatrzenia były podwójnie dokuczliwe, ponieważ groziły tak naprawdę unieruchomieniem całej jednostki. W związku z czym skierowano się do Rzeszowa, gdzie na brygady miało oczekiwać cysterny z benzyną. W czasie, kiedy samochody brygady były tankowane, jednostki brygady przyjęły pozycje obronne wokół miasta, szykując się na możliwość niemieckiego ataku. Taka możliwość zaistniała, ponieważ w kierunku Rzeszowa zbliżała się niemiecka 4. Dywizja Lekka, która dopiero co rozbiła polską 24. Dywizję Piechoty i zamierzała opanować przeprawy na rzece Wisłok, które mamy zaznaczone tutaj. W związku z czym doszło do ciekawego starcia, w którym walczyły dwie jednostki do siebie dosyć podobne, jeżeli chodzi o całkiem różne kwestie. Co bowiem łączyło oba zgrupowania? Po pierwsze, poniekąd osoby dowódców. Zarówno pułkownik jeszcze wtedy, Stanisław Maczek, jak i generał Alfred Ritter von Kubicki byli oficerami pochodzącymi z armii austro-węgierskiej. Obaj walczyli też w tejże armii na froncie włoskim w czasie I wojny światowej. Obie jednostki były także jednostkami kawalerii zmotoryzowanej. Wreszcie, obie miały się spotkać tu po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Nie tylko zresztą we wrześniu 1939, ale także później, ponieważ 9. Dywizja Pancerna, która powstała później na bazie 4. Dywizji Lekkiej, miała do czynienia z Polakami pod Falaise, gdzie walczyła 1. Dywizja Pancerna, będąca, jak myślę wiecie, spadkobiercą tradycji i także części stanu osobowego oraz wreszcie, co te równie istotne, osoby głównodowodzącego, właśnie 10. Brygady Kawalerii. Można więc powiedzieć, że bitwa ta przedstawia pierwsze starcie jednostek, które miały się jeszcze w przyszłości spotkać, zaś w przypadku dowódców być może spotkali się oni już nawet w przeszłości. Jeżeli chodzi o sytuację na początku gry, na starcie mamy tylko część niemieckich jednostek w postaci grupy złożonej z niemieckiego oddziału rozpoznawczego, składającego się z trzech kompanii pancernych oraz trzech kompanii motocyklowych oraz jednostki przeciwpancernej i sztabu. Natomiast w trakcie rozgrywki stopniowo wchodzą kolejne pułki kawalerii zmotoryzowanej oraz jednostki łączności artylerii, ponieważ w tej grze Niemcy nie posiadają żetonów artylerii, tak jak Polacy, a jedynie jednostki łączności, które można powiedzieć przysyłają informacje, zaś artyleria znajdująca się poza planszą razi ogniem. W przypadku Polaków sytuacja przedstawia się nieco bardziej skomplikowanie, ponieważ polskie jednostki są rozstawione dość szerokim łukiem po całej planszy, co wynika z tego, że Niemcy mogą atakować w różnych odcinkach, na różnych kierunkach. Natomiast cel jest tak naprawdę w tym scenariuszu dość prosty, czyli opanowanie tych dwóch pól na planszy. Jeżeli Niemcy opanują je w którymkolwiek momencie gry, to wygrywają. Jeżeli Polakom uda się je utrzymać do końca gry, to zwycięstwo należy do Polaków. Na korzyść Polaków może przemawiać to, że mają już na starcie dość mocną artylerię. Niemcom ta artyleria stopniowo dopiero jest udostępniana w trakcie gry i być może pomoże to jakoś zatrzymać natarcie niemieckie. Dodatkowo na korzyść Polaków przemawia to, że są, jak na warunki września 1939, są całkiem nieźle uzbrojeni, jeżeli chodzi o broń przeciwpancerną. Natomiast no, przewaga liczebna niewątpliwie jest po stronie niemieckiej. Dodatkowo na korzyść niemiecką przemawia także fakt, że Niemcy mogą sobie wybrać poniekąd jeden kierunek uderzenia i skierować w niego gros swoich sił i w efekcie czego uzyskać przewagę na wybranym fragmencie
dzięki czemu będą w stanie być może uzyskać przełamanie i dotrzeć do tych heksów, które są warunkami zwycięstwa. Jeżeli chodzi o teren, to nie jest on tutaj aż tak szczególnie urozmaicony, jak na przykład w walkach o łańcuch, które stanowią kolejny scenariusz tej grze. Tutaj teren jest dość równy, aczkolwiek jak widzicie też nieco pofałdowany miejscami. Taką dużą tak naprawdę przeszkodą jest dopiero sam łańcuch, przepraszam, sam Rzeszów, który jak widzicie jest jak na warunki tej rozgrywki sporym obszarem miejskim zabudowany, z zabudowaniami drewnianymi, jak i murowanymi. Więc kto wie, być może Polakom się uda. Tak naprawdę z moich doświadczeń wynika, że w tym systemie ciężko gdybać, ponieważ jest on tak zbudowany, jeżeli chodzi o mechanikę, że może dojść do bardzo różnych sytuacji. Zacznijmy zatem od przydzielenia kart rozkazów. Obie strony posiadają ich tutaj całkiem sporo na starcie, ponieważ Niemcy posiadają 12, Polacy 10. Więc 12 kart dla Niemców. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I 10 kart dla Polaków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I może od razu rzućmy sobie okiem na te karty. Najpierw na stronę niemiecką, bo to Niemcy tutaj są stroną, powiedzmy, ofensywną. No, szału nie ma, powiedziałbym. Szału nie ma. Są tutaj dwie w miarę mocne karty do aktywacji, czyli ósemka i siódemka. A reszta, no, jest jeszcze taka średnia piątka, a reszta to raczej takie dziadostwa. Dobre co najwyżej do reorganizowania osłabionych jednostek, tych, które zostaną dezorganizowane, natomiast tak do prowadzenia bardziej zdecydowanych działań to nieszczególnie. Jest nadzieja, że Niemcom może uda się uzyskać kartę, która pozwoli im dokonać wymiany lub dobrania nowych kart. Jeżeli chodzi zaś o Polaków, powiedziałbym, że podobnie, acz no trochę lepiej. Ciut lepiej, jeżeli chodzi o karty polskie, to mamy tutaj kilka też mocniejszych kart i kilka słabych. No ale jeżeli chodzi o początek, to powiedziałbym, że Polakom idzie nieźle. Jeżeli chodzi o warunki dodatkowe tego scenariusza, to mamy tak naprawdę tylko jeden, czyli to, że nie mamy tutaj niskiego braku, stanu amunicji, nie korzystamy z zasad związanych z brakiem amunicji. Niemcy wprowadzają swoje posiłki stopniowo w etapie drugim, trzecim i piątym, natomiast jeżeli nie mogą aktywować się w tym etapie, bo może dojść do takiej sytuacji, to takie posiłki wchodzą w kolejnym etapie. Jeżeli chodzi o artylerię, bo z artylerią sprawa wygląda ciekawie trochę, mamy na torze etapów zaznaczone punkty, etapy, w których możemy wykorzystać daną artylerię i jeżeli mamy w tym etapie zaznaczoną, to możemy pod koniec tego etapu, co trzeba zaznaczyć, na swoich dowolnych jednostkach umieścić żetony obserwatorów artyleryjskich i w następnej aktywacji będziemy mogli ich wykorzystać lub ich zdjąć, jeżeli będzie na taka potrzeba, i potem znowu w następnym etapie po zdjęciu umieścić ich gdzieś indziej. Tak więc tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o artylerię gracza niemieckiego w tym scenariuszu. Jeżeli chodzi z kolei o inicjatywę, na początku musimy dobrać dwie karty, które określą inicjatywę gracza niemieckiego. To są Pik i Kiel. Czy Karo? Przepraszam Was bardzo. Nigdy nie jestem w stanie dobrze zapamiętać wszystkich nazw kolorów karcianych. W każdym razie te dwa kolory są kolorami gracza niemieckiego. Może wynika to z tego, że nigdy nie byłem też fanem karcianek, takich właśnie typowych gier, natomiast zdecydowanie bardziej preferowałem w pewnym momencie, zwłaszcza gdzieś tak w okolicach licealnych, bo wtedy się zaczęły pojawiać w Polsce karcianki te zachodnie i pamiętam, że bardzo, bardzo długo grałem w Kult, do którego do dzisiaj mam kilkaset kart i który jest moją absolutnie ukochaną grą karcianą, jeżeli chodzi o grafiki, a także z kumplami z liceum, ponieważ oni z kolei bardziej preferowali w Doom Troopera. Do Magicka z kolei na przykład nigdy się nie przekonałem. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie do rozgrywki i możemy zacząć grę teraz już. Zacznijmy zatem grę. Losuję pierwszą kartę aktywacyjną. I jest to pik, co oznacza, że aktywowany jest gracz niemiecki. Odwracam żeton aktywacji na stronę polską i żeton etapów przesuwam na etap pierwszy stroną hitlerowską. I mogę wybrać, co chcę aktywować.
Jak mówiłem, karty niemieckie szału nie robią, delikatnie mówiąc. Więc tak, ja myślę, że zrobię taki numer. Zagram tę piątkę, co mi pozwoli aktywować cały dziewiąty pułk rozpoznawczy, w skład którego wchodzą dywizjon motocyklowy i dywizjon pancerny. Natomiast tu mam jeszcze jedną kompanię z 34. Batalionu Pancernego. Ona może być aktywowana jako broń wsparcia lub jako jednostka samodzielna, no ale to bym potrzebował szóstki, albo musiałaby się ona znajdować na jednym polu z jakąś z tych innych jednostek, więc na to nie ma za bardzo szans. Zatem to będzie na tyle i w tym etapie aktywuję jedynie cały dziewiąty pułk rozpoznawczy. Może trochę teraz postaram się przybliżyć kamerkę, jeżeli będzie to wykonalne, tak żeby pokazać, żeby jakość widoku była trochę lepsza przynajmniej. I spróbujmy zacząć grę. Wykonujemy ruch jako pierwsi jednostkami pancernymi z drugiego dywizjonu. I rzucę sobie okiem jeszcze w tym momencie, żebym czegoś nie pomylił odnośnie kosztów wjeżdżania na teren. Jeżeli chodzi o jeden poziom różnicy, a tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy będę jeżdżał raczej po jednym poziomie różnicy, to chyba nie ma żadnych dodatkowych kosztów dla jednostek zmotoryzowanych, a są to zmotoryzowane, nie ma. Ja wolę, czyli możemy zacząć. Oni posiadają 6 punktów ruchu, więc 1, 2 i w tym momencie tutaj w takich sytuacjach w wielu grach dochodzi do tego, że czasami poruszamy jakąś jednostkę, musimy ją zatrzymać i wykonać jakąś inną akcję. W takiej sytuacji dobrze jest mieć kość obok i położyć ją sobie, żeby pamiętać, ile dana jednostka wydała punktów ruchu. I tutaj mam polską jednostkę przeciwpancerną, która chciałaby ostrzelać tych Niemców. Ma ona zasięg 3, więc może to zrobić. A zatem losuję kartę, żeby określić ilość ostrzałów obronnych polskiej jednostki. Wow! Wlosowałem dychę, czyli będzie mi strzelała aż 3 razy. Super. Czyli w tym momencie strzela po raz pierwszy. I tak, posiada siłę ognia 1. Pancerz niemieckich samochodów pancernych, chyba, jeżeli nie mylę, to są, a nie czołgi, czyli posiadają 2. Przeciwko armacie 3, czyli posiadam 1 i plus 1 za różnicę armaty i pancerza, czyli 2. I losuję kartę. 2 plus 7 daje nam 9. 9, czyli teren nie daje nam tu żadnej osłony dla Niemców. 9 jest większe od 5, ale nie jest większe od jego dwukrotności. Zatem Niemcy są zdezorganizowani, ale nie ponoszą strat. Następnie 1, 2, 3, 4, 5 i wjeżdżają w zasięg tej artylerii przeciwpancernej. Tyle, że jest to pojedyncze działko. To nie jest już bateria czy coś, tylko pojedyncze działko. Też sprawdzam ilość ostrzałów obronnych. Wow! Trzeba przyznać, że Polacy na starcie mają dzikiego fuksa, więc strzelam do nich. Tyle, że mam tu jeden. Tak samo, siła jeden, działko armata pancerz plus jeden, czyli dwa. I cztery to daje sześć. Czyli Niemcy są zdezorganizowani. Przy czym trzeba pamiętać, że to jest działko. Więc działko nie może zadać Niemcom strat. Działko może co najwyżej zdezorganizować niemieckie natarcie, nie może zadać Niemcom strat. I teraz kolejny z tych jednostek rozpoznawczych, przepraszam, pancernych jednostek rozpoznawczych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ono jest już poza zasięgiem polskiego działka, więc to by było na tyle. I teraz oddziały rozpoznawcze, znaczy motocyklowe. Pierwsza kompania wjeżdża tutaj i muszę wykonać teraz test znaczy sprawdzenie ilości ostrzałów obronnych dla szwadronu z 24. Pułku Ułanów. JOPEK, czyli jeden ostrzał tylko będą mieli. I dodatkowo wylosowanie Jobka aktywuje wydarzenie Sniper, czyli mogę aktywować przepraszam, zdezorganizować jedną jednostkę niemiecką. Z tym, że o ile dobrze pamiętam, to nie pancerną i nie zmotoryzowaną. Aż zaraz się upewnię, żebym nie pomylił. Bo to było w zasadach dotyczących scenariusza. Znaczy, to jest Sniper. Wydarzenie zeszkodzi zarówno na inicjatywę, ale działa wyłącznie dla gracza polskiego. Nie można zdezorganizować jednostki pancernej. A w zasadach dodatkowych, a to jest zasad dodatkowych, a w zasadach podstawowych
można zdezorganizować niezmotoryzowaną jednostkę przeciwnika. Więc to mi nic nie daje, ponieważ to jest jednostka zmotoryzowana. A zatem mam jeden ostrzał i postanawiam go wykorzystać w tym momencie. Więc strzelam tymi Polakami. Posiadają oni siłę ostrzału 2 plus 8, to daje 10. Niemcy są zaś w miejscowości, znaczy we wsi dokładniej, dla ścisłości. Wieś daje osłonę 2. Czyli oni mają 7, a ja mam siłę 10, czyli Niemcy są zdezorganizowani, nie ponoszą strat. A Polacy tym samym wystrzelali się z Jerzy. Polska piechota, czy właściwie kawaleria, wystrzelała się z ostrzałów obronnych. Zatem poruszam kolejnymi jednostkami niemieckimi. Ci także wjeżdżają tutaj. Tu mogę ich ostrzelać jeszcze z tego działka, co skwapliwie zrobię. Mam siłę ognia 1. I król to daje 1, czyli 2, czyli pudło. I król aktywuje wydarzenie. Szybka reorganizacja. Gracz posiadający inicjatywę może zorganizować jedną jednostkę. No, to się akurat przyda Niemcom. Powiedzmy, że chciałbym zorganizować te czołgi, czy nawet te, przepraszam, czołgi, samochody pancerne, może nawet te samochody pancerne, więc to by było tak. I Polacy tym samym chybili. I Niemcy się tu zatrzymują. Natomiast tak, sztab zachowam sobie tutaj. Kolejny niemiecki dywizjon motocyklowy wjeżdża tu. Czyli sprawdźmy, czy wjechanie do wsi coś kosztuje. Dodatkowo. Tak, 2 punkty ruchu, czyli płacę 2, 3, 4 i tu jest jeszcze dywizjon przeciwpancerny. 1, 2, 3. Tym samym wchodzi on w pole widoczności tego szwadronu CKM-ów, właściwie plutonu CKM-ów, więc sprawdzam ilość ostrzałów tych CKM-ów. 9, wow, czyli 3 ostrzały i prowadzą pierwszy ostrzał. Mają siłę ognia 1, więc mają i 11, wow. 11, a Niemcy są we wsi? Są we wsi, czyli mają 7, czyli są tylko zdezorganizowani. Ale i tak muszę przyznać, Polakom poszło na starcie nieźle. I to Niemcy mają jeszcze sztab. Ten sztab przesunę bliżej trochę, ale to wszystko. Nie będę nim na razie wykonywał żadnego ataku. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o Niemców i pierwszy etap. Więc mogę zdjąć w tym momencie żetony ostrzału obronnego, bo nie będą mi już potrzebne. Dobra. I zakończyć etap pierwszy. Odkładam niemiecką kartę aktywacyjną i wylosujemy kolejną kartę. Właściwie nie wiem, czy będzie potrzeba tego obracać. Zobaczmy, co jest następną kartą aktywacyjną. Dziewiątka Karo, co oznacza, że w tym etapie aktywacja też jest gracza niemieckiego. Co oznacza, że w kolejnym, trzecim etapie na 100% cokolwiek wylosujemy, będzie aktywował się gracz polski. A zatem rzućmy okiem na niemieckie karty i co mógłbym teraz zrobić. To jest etap drugi, więc w tym etapie będzie mógł wejść do gry pierwszy z niemieckich przepraszam, pułków kawalerii, które wchodzą w ramach posiłków, co by można, trzeba było uwzględnić. Więc tak, zagram 7, co pozwoli mi zrobić to wszystko. A więc aktywuję najpierw ten dywizjon pancerny. I tak, chciałbym zorganizować tę rozbitą kompanię czołgów. Mam tych kart słabych na ręce sporo, więc co mi szkodzi, wydać asa i zorganizować tę kompanię. Następnie tak. Tymi czołgami chciałbym ostrzelać polską jednostkę łączności, która tu się znajduje. Mam siłę ognia 3, mnożę ją razy 2, bo strzelam ofensywnie, czyli mam 6 i losuję kartę 10.
10 przeciwko 8, a przepraszam, tu jest Wiocha. Wiocha mi daje 2, więc mam 10. Czyli jeżeli wylosowałem, czyli jeżeli mam wynik równy morale, to przeciwnik jest dosyć zorganizowany? Nie. Jeżeli jest większa, jeżeli jest równa, to nie. Więc ten ostrzał się nie udał. Trochę szkoda, bo w tym samym Polacy będą mogli wykorzystać potem tych obserwatorów artyleryjskich, żeby mi tutaj zesłać z nieba ogień. Natomiast kolejna rzecz to ta jednostka, ta kompania czołgów, znaczy samochodów pancernych postanawia ostrzelać tą polską, tych polskich ułanów. Mam siłę ognia 6 plus 5, to mi daje 11. Polacy mają morale 6, więc pozostają tylko i wyłącznie zdezorganizowani, a nie rozbici. I to by było tyle, jeżeli chodzi o tę jednostkę rozpoznawczą, o tą pancerną jednostkę rozpoznawczą. Następnie przechodzę do tego dywizjonu motocyklowego. Po pierwsze, wykonam ostrzał. Najpierw tą jednostką i dam jej, czyli mam siłę ognia 6 i dam jej 2 punkty wsparcia sztabu, czyli mam 8 i na cel biorę polską piechotę, znaczy polskich ułanów dla ścisłości. 8 plus 1 daje mi 9, Polacy mają 6 plus Wiocha 2, czyli mają 8, a zatem są zdezorganizowani, ale nie zostali rozbici. I dama pik aktywuje wydarzenie zmiana rozkazów. Gracz posiadający inicjatywę może odrzucić dowolną ilość kart i dobrać kolejne. No to Niemcom się być może przyda. Przyjrzyjmy się. Kilka słabych kart warto sobie zachować zawsze, ale to nie znaczy, że należy z tym przesadzać. Więc odrzucę Niemcom aż 4 karty i dobiorę 4 nowe. Zobaczymy, czy będą to lepsze rzeczy. 1, 2, 3, 4. No nie muszę chyba nawet tłumaczyć, że wyszło o wiele lepiej. W tym momencie Niemcy, można powiedzieć, odzyskają dzięki temu impet natarcia. Następnie ta kompania rozpoznawcza bierze na cel polskie działka. Tu będzie trochę trudniej, ponieważ działka posiadają pancerz 3. Tylko chwilka, czy jeżeli jednostka strzela bez. Czyli przyjmujemy, że siła armata wynosi domyślnie 0, więc strzelam z siłą 6 plus 1 za pancerz, przepraszam, plus 1 za sztab, czyli 7, minus 3 za pancerz, czyli 4 i 5. Polacy mają morale 6 plus Wiocha 8, czyli Niemcy spudłowali. Zatem nic się nie dzieje, to Niemcom już nie wyszło. Następnie chciałbym dwie niemieckie jednostki pozbierać. Po pierwsze tych. Tu spróbuję użyć karty. Udało się. A następnie znajdującą się tutaj kompanię motocyklową. 6. Nie udało się. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o te dwa zgrupowania. A trzecia rzecz to niemieckie posiłki, które wchodzą w tym etapie. Niemcy dostają jeden pułk kawalerii zmotoryzowanej, który wjeżdża z pola 0123. Ono jest tu, więc dosyć daleko. Może dam radę przybliżyć? Poszło. Więc tak, te jednostki wjeżdżają ciężarówkami. Jeden, dwa. I pytanie, czy tutaj chcę się wyładować, bo jeżeli wjadę tutaj, to będę już celem ostrzału dla polskich strzelców, albo nie. To jest droga boczna, a droga boczna dla ciężarówek kosztuje. Droga gruntowa to jest nawet, ona jest jeden. Więc gdybym zrobił tak. Połówka jeden, połówka dwa, trzy, cztery, pięć.
6, nie, 5, przepraszam, ciężarówka może się poruszyć o 5 maksymalnie. Cały czas poruszam się poza zasięgiem polskich jednostek. Tak samo oni. Natomiast jeden dywizjon, ja bym tu, znaczy jeden szwadron, ja bym tutaj wyładował i zostawię go, tak powiedzmy, dla osłony. Ciężarówka po zużyciu jest usuwana z gry, a pozostałe dwie, czyli sztab i jednostkę przeciwpancerną, poślę razem z tymi. Ok. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch Niemców. Tak, to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch Niemców. Nic więcej Niemcy już w tym momencie zrobić nie mogą. Możemy zatem czy Polakom wyjmowałem gdzieś karty? Nie, Polacy nie używali, nie dostawali nigdzie żetonów obrony, więc nie mamy tego. Więc mogę wylosować kolejną kartę aktywacyjną. Aha, zapomniałem. W tym momencie mogę zacząć umieszczać na planszy żetony obserwatorów artyleryjskich, więc jednego umieszczę tutaj i drugiego umieszczę tutaj. Dwóch pozostałych sobie na razie zostawię, nie będę ich używał. Więc mogę wylosować kolejną kartę aktywacyjną na etap trzeci. To jest As Pik, czyli piki są aktywowane dla gracza polskiego tym razem i trzeci etap będzie etapem gracza polskiego. A zatem myślę, że wykorzystam tę piątkę, by aktywować Polaków, bo pozwoli mi ona aktywować w sumie to, co bym chciał. Zacznę od polskiego dywizjonu artylerii, który mógłby, właściwie od dywizjonu, żebym nie pomylił nazewnictwa. Gdzie ja tu mam? Tak, to jest, znaczy, przepraszam, baterii. Baterii artylerii motorowej i ta bateria bierze na cel te niemieckie czołgi. Mam tutaj jej jednostkę łączności i ona widzi te niemieckie czołgi, przepraszam, samochody pancerne, ponieważ widoczność to 4 heksy, jeżeli nie jest niczym przygodzona, a nie jest. I tutaj mamy pole oznaczone karo, więc mogę, jeżeli posiadam na ręce kartę karo, posiadam, zagrać tę kartę i wtedy jednostka łączności przekazuje swojej artylerii na miarę na ten cel i nie muszę już losować karty ze stosu. W tym momencie losuję natomiast tylko kartę określającą siłę ostrzału, więc losujemy. Wylosowałem dwójkę kier. Oznacza to, że mnożę jej siłę razy 3 przy ostrzale artyleryjskim. Także przeciwko jednostkom pancernym, także chyba też. Ostrzał artyleryjski, tak razy 3, jeżeli cel jest widoczny, a jest widoczny, więc 3 razy 2 to jest 6, plus 3 bazowa siła artylerii to jest 9, czyli więcej niż wynosi morale tych niemieckich samochodów pancernych, ale niestety mniej niż wynosi ich podwojone morale, w związku z czym nie są one niestety uszkodzone, jedynie tylko zdezorganizowane. Kolejna rzecz to będzie kwestia zbierania jednostek. To może teraz ciut przybliżę, to wtedy już właściwie powinienem zrobić to wcześniej. Polacy bowiem chcieliby pozbierać część ze swoich jednostek, które uległy rozproszeniu, więc najpierw aktywuję 24 pułk łanów, co jest o tyle wygodne, że jest on rozciągnięty równo wokół Rzeszowa, więc tak. Zacznę od tego dywizjonu i wydam na to trójkę, aby go pozbierać do kupy. Następnie tutaj mam kolejny dywizjon. Jego spróbuję zorganizować kartą ze stosu. Udało mi się, więc on także wraca do porządku. I mogę pozostałymi jednostkami teraz trochę postrzelać, co oczywiście skwapliwie zamierzam uczynić. Zacznę od tego działka przeciwpancernego. Ono znajduje się na jednym polu z jednostką 24 pułku ułanów, więc jest aktywowane równocześnie z nim, a zatem strzelam z tego działka do tych wozów bojowych, które znajdują się na tym polu. Mam siłę ognia 1, mnożoną razy 2, ponieważ strzelam w ostrzale ofensywnym. Następnie armata 3, pancerz 2, czyli mam plus 1, czyli moja siła ofensywna wynosi łącznie 3. 3 plus 4,
To daje pudło, niestety. Dama teflowa oznacza zmiana rozkazów. Gracz nieposiadający inicjatywy. No niestety to już Niemcy robili już akcję wymiany rozkazów, więc drugi raz nie czują potrzeby. Zatem to by było tyle, jeżeli chodzi o ten ostrzał. Następnie tymi działkami przeciwpancernymi ostrzelam tych Niemców. Mam siłę ognia 1 mnożoną razy 2 i 6. To daje mi 8, czyli Niemcy są zdezorganizowani. Następnie te CKM-y biorą na cel te działka przeciwpancerne. Tu mam siłę ognia 2. To będzie ciężko, bo mają nie dość, że są we wsi, to jeszcze mają swój pancerz. Więc zobaczmy, wylosuję 2 plus 2 to jest 4, to jest nawet mniej niż ich bazowa obrona, więc pudło. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten 24 pułk łanów. Nie, to jeszcze nie wszystko, ponieważ zjedźmy tutaj chyba bardziej na południe, albo może planszę przesunę. O, tak. I teraz tak. Te CKM-y umocnię. Podobnież to zgrupowanie w kolonii pod Rzeszowem też umocnię, dzięki czemu będą one nieco skuteczniejsze w obronie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o aktywację 24 Pułku Ułanów. I jako ostatnią, bo został mi jeszcze jeden punkt aktywacyjny, chciałbym to wykorzystać, aby ściągnąć stąd 101 batalion, przepraszam, 101 kompanię czołgów lekkich, więc połówka, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. I tu się zatrzymam chyba. Nie. 3,5. 1, 2, 4, 5, 6. I to będzie ruch Polaków. Tak, cały, tak. Więc kończę tę aktywację i losuję kolejną kartę aktywacyjną. To jest serce. A serce, czyli kier, jest także polską stroną aktywacyjną, więc w czwartym etapie również stroną aktywną będzie gracz polski. Stroną polską zagram kolejną piątkę, która także pozwala mi, właściwie myślę, że dokonam identycznej aktywacji jak w poprzednim etapie. I tak samo zacznę od tej artylerii. Pytanie brzmi, czy dysponuję dalej kartą umożliwiającą mi swobodny ostrzał tego pola. Tu był karo. Niestety jedną karą, jaką mam na ręce, to jest siódemka. To jest bardzo dobra karta i raczej nie będę się jej pozbywał w ten sposób. Natomiast no, zaryzykuję, czy jak to się mówi, zaryzykuję, no jak to mówią w Toruniu, kto nie ryzykuje, ten nie ma radia. Więc spróbuję zobaczyć, może mi się uda. Niestety nie udało się. Wylosowała, to jest pik, król, pik, co daje? Gracz posiadający inicjatywę może dociągnąć nowe karty. A to się Polakom przyda niewątpliwie, tylko że najpierw muszę w tym celu ponownie złożyć stos, ponieważ złożyłem już wszystkie karty na stosu stali, więc muszę je przetasować. Dobra. I Polacy mają na ręce w tym momencie 1, 2, 3, 4, 5, czyli dostają 5 nowych kart. Raz, 2, 3, 4, 5. Rzućmy okiem, co tu przyszło. No tak, pół na pół. Jak wspominałem, te słabe karty w epozom też się czasem przydają, bo dzięki nim możemy reorganizować nasze jednostki. Więc z ostrzału artyleryjskiego nic nie wyszło, czyli kiepsko. Następnie aktywuję 24 pułk ułanów. Jego wszystkie jednostki są zreorganizowane. Więc tak, ten dywizjon umocnię. Zawsze to będzie jakaś dodatkowa osłona, bo można przypuszczać, że Niemcy będą chcieli tutaj atakować. Natomiast z tych działek przeciwpancernych ostrzelam ten zdezorganizowany już oddział niemiecki. Niestety wyciągnąłem dwójkę, więc znaczy damę. Dałam wartość 1 plus 2 oznacza 3, czyli nic mi się nie udało. Zobaczę tylko, co ta dama robi. Dodatkowa amunicja, ale że nie gramy na zasady z amunicją, więc schodzi ona z planszy bez żadnego zastosowania. Umocnię też ten
TCKM-y. I to by było tyle. A nie, tu mam działko przeciwpancerne, które też mogę, przecież mogę z niego strzelać i strzelę do tych niemieckich samochodów pancernych. Siła ognia 2 plus wskaźnik za armata pancerz 1, czyli mam siłę 3. Siłę 5, niestety, czyli spudłowałem znowu. Peszek się mówi. Natomiast znajdujący się pod spodem dywizja, szwadron kawalerii umocnię. I to by było tyle, jeżeli chodzi o to. I teraz mogę jeszcze poruszyć te czołgi polskie. One nie są jakoś szczególnie pakelne, ale kto wie, 1, 2, 3 tu wjeżdżają, więc mogę Niemcami przeprowadzić ostrzał obronny. Zobaczmy, ile razy. 1, czyli tylko jeden Niemcy mogą ostrzał obronny przeprowadzić. I nie sprawdzam tego snajpera, ponieważ. A nie, mam na planszy już jednostki niezmotoryzowane tutaj. Ale niestety tu nie ma Kiera, przepraszam, Karo, więc tutaj snajper mi nic nie da i Niemcy strzelają, mają siłę ognia 3, armata 1 przeciwko polskiemu pancerzowi 2, czyli mają minus 1 i wylosowali trójkę, czyli pudłują, na szczęście można powiedzieć. I Polacy zakończą ruch i tym samym kończą swoją aktywację. Odkładamy kartę i sprawdzamy. Przechodzimy do etapu piątego i zobaczmy, kto w tym etapie będzie aktywowany. Dwójka pik, co oznacza, że aktywowany będzie gracz niemiecki. Czas najwyższy, ponieważ Niemcy mają posiłki ciągle do wprowadzania kolejne. A zatem, jaką kartę bym chciał zagrać? Niemcy mają już w tym momencie trochę lepszą sytuację, jeżeli chodzi o karty. Nie mają już takich ewidentnych, słabych wyłącznie. Jest tu kilka mocniejszych, więc myślę, że zagram ósemkę. I tak. Zacząłbym od tego dywizjonu pancernego. Więc po kolei. Tą jednostkę. Tę kompanię samochodów pancernych bym chciał zreorganizować i użyję do tego karty ze stosu, powiedzmy. O, dama trefl, więc udało się. A co mi dawała dama trefl? Zmiana rozkazów, czyli mógłbym zamienić sobie jakieś rozkazy, ale nie, nie czuję takiej potrzeby, więc odkładam ją. Następnie tak. Tu mam artylerię. Polacy są na polu oznaczonym karą, więc postanawiam wykorzystać tę artylerię i ostrzelać ten polską kompanię czołgów z artylerii. Zagrywam kartę oznaczoną karą, a tak jako wskaźnik celności dla niemieckiej artylerii, więc w ten sposób mam 3, następnie biorę kartę. I mam 6 razy 3, ponieważ ostrzeliwuję cel widoczny, więc mam 3 plus 6 razy 3, 21. Polacy mają 6 plus osłona 8, czyli siła ataku jest dwukrotnie większa od morale przeciwnika, więc przeciwnik jest dezorganizowany i ponosi jedną stratę. To by była aktywacja artylerii. Jeżeli chodzi o pozostałe jednostki dywizjonu pancernego, to, przepraszam, błąd zrobiłem, bo właściwie powinienem był najpierw artyleria, a potem dopiero dywizjon pancerny. Więc trzymajmy się tego. Następnie te samochody pancerne wjeżdżają tutaj i mogę je ostrzelać z działek. Sprawdźmy. Działka mają tylko jeden strzał. Postanawiają go wykorzystać od razu. Więc strzelam. Karta daje mi 5. Siła działka 1, armata pancerz 1, czyli mam 7. Zatem niemieckie samochody pancerne zdezorganizowane. I ostatni niemiecki dywizjon samochodów pancernych. 1, 2, 3, 4. I tutaj mogą go ostrzelać polskie działka przeciwpancerne. 9, mają 3 strzały, więc oddają z miejsca 1. I wow, 10, 12, minus 5, co oznacza, że Niemcy są dezorganizowani i ponoszą jedną stratę.
Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o dywizjon samochodów pancernych i artylerię, więc wydałem do tej pory 4 punkty, więc mam jeszcze 4 punkty aktywacyjne. Następnie tak. Tutaj postanawiam aktywować ten dywizjon motocyklowy. Najpierw spróbuję zorganizować tę kompanię. Król Pik, co, czyli udało mi się ją zorganizować, a Król Pik aktywuje wydarzenie dodatkowe rozkazy, czyli mogę dobrać sobie dodatkowe rozkazy. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kart, czyli mogę dobrać aż 5 kart. Nieźle. Zobaczmy, co to będzie. No, szału nie ma. Jedna dobra ósemka, jedna średnia czwórka i trzy pozostałe to słabiaki. Następnie tą kompanią motocyklową strzelam do polskich działek przeciwpancernych. Mam siłę ognia 3, razy 2, 6, wsparcie sztabu 3. Proszę, żeby nie pomylił. Tak, 3, więc mamy 9 plus 10. Polacy mają morale 6 plus umocnienia 2 i wiosła 2, czyli 10, czyli Niemcom nie udało się nawet ich zorganizować. No, pechowo tą kartę wylosowali. Zobaczmy, co daje nam król Karol. Szybka reorganizacja. Gracz posiadający inicjatywę może zorganizować jedną swoją dowolną jednostkę. Czyli warto, żebym to zrobił. Powiedzmy, że zorganizuję tę kompanię. Następnie z tych działek spróbuję ostrzelać te polskie CKM-y. Mam siłę 2, 11 przeciwko 10, czyli Polacy są zdezorganizowani. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten dywizjon motocyklowy, jak sądzę, bo czy tu coś jeszcze było? Nie, ci byli organizowani, więc nie. Ci też, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ten dywizjon motocyklowy. I teraz zostały mi jeszcze dwa punkty tutaj, które mogę wydać, żeby poruszyć ten pułk z kawalerii zmotoryzowanej. Więc 1, 2, 3, 4, 5. Ci jadą tak samo. Tych zostawię. 1, 2, 3, 4, 5. A ci wykonują ruch na tej wsi, w związku z czym muszę sprawdzić ilość ostrzałów dla Polaków, którzy mają ich teraz w zasięgu. Wow, 10, czyli mają 3 ostrzały, czyli mogą strzelić, czyli strzelają po raz pierwszy, dysponują siłą ognia 1 plus 5, to daje 6. Niemcy mają 5 i Wiocha daje im plus 1, czyli 7, czyli są bezpieczni. I to by było tyle, jeżeli chodzi o aktywację Niemców. I kładę też na planszy jedną jednostkę sygnalizacyjną, przepraszam, łączności artylerii. I to by było tyle, jeżeli chodzi o niemiecką aktywację, więc zdejmuję żetony ostrzału obronnego. Ktoś mógłby mnie spytać, czemu nie szukałem tego strzału obronnego dla tej piechoty, zresztą kawalerii, ponieważ jednostka nie mająca współczynnika armata może ostrzeliwać jednostki z pancerzem tylko z dystansu jednego heksu. Więc tutaj nie mogłem tego zrobić. A zatem zakończę etap piąty, przechodzę do etapu szóstego i zobaczę od razu, kto będzie w nim aktywowany. Karo oznacza, że aktywowani są Polacy. Więc mogę aktywować jednostki polskie. Zobaczmy, jak z tym stoję. No, też nie najgorzej. Powiedziałbym, że całkiem nieźle, jeżeli o to chodzi.
Więc tak, popatrzmy sobie ogólnie na sytuację, czy co bym chciał aktywować. Myślę, że zagram siódemkę w tej sytuacji. Zacznę od aktywacji tej polskiej kompanii pancernej. Na to wydaję jeden punkt i spróbuję i reorganizuję ją asem. Następnie wydaję dwa punkty, żeby aktywować artylerię i ostrzelać znowu te czołgi. Miejmy nadzieję, że być może teraz z lepszym skutkiem nawet. Wydę tą kartę, odłożę na bok sobie, żebym pamiętał, że to była wartość aktywacji ogólnej. Więc strzelam z siłą ognia 3. Aha, najpierw muszę zobaczyć, czy mam kartę, która mi pozwala wskazać to pole. Mam. Zagrywam asa, więc widzę pole, które ostrzeliwuję. Zatem biorę kartę określającą siłę ataku. Ojejej. Mam siłę ognia bazową 3 i ta karta ma wartość razy 3, więc mam 6, a zatem niestety Niemcy tylko są zdezorganizowani, nie ponoszą strat. Mam pecha, jeżeli chodzi o ostrzał artyleryjski Polakami. Następnie aktywuję 10. Pułk Strzelców Konnych. I tak, najpierw tym szwadronem ostrzelam Niemców, którzy tu się znajdują. Strzelam z siłą ognia 2. Niestety nie mam sztabu w okolicy, który udzieliłbym wsparcia. Nie mam, więc mam 2. Do tego dodaję 4, czyli mam 6 przeciwko Niemcom mającym 5, ale mającym osłonę wiochy, więc są bezpieczni. Następnie tak, te działka przeciwpancerne przesuwam 1, 2, 3, 1, 2, przepraszam, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tak żebym miał tą drogę pod ostrzałem. I 1, 2, 3, chociaż chwilka, czy jednostka piechoty na drodze głównej też ma bonus o połowę? Nie, ale porusza się o jedno pole więcej, jeżeli cały ruch wykonuje po drodze. A cały ruch wykonuje po drodze, więc przesunę ją tutaj. I to by było tyle, jeżeli chodzi o 10. Pułk Strzelców Konnych, więc wydałem jak do tej pory 5 punktów aktywacji, więc mam jeszcze 2 punkty aktywacji. I wydaję je, by aktywować 24. Pułk Ułanów. I tak, strzelam z tego działka przeciwpancernego do tych czołgów, więc mam 2 plus 6, Niemcy mają morale 5, mniejsze o 1, czyli 4, czyli muszą się wycofać. Następnie próbuję zreorganizować te CKM-y. 4, a mam morale równe 5, więc udało mi się. Te działka przeciwpancerne biorą na cel te czołgi, też samochody pancerne, więc mam 2, 3 i 7, przepraszam, 8. 8 na 4 to jest dwukrotność, ale nie większa ilość, więc Niemcy się muszą wycofać. A następnie ten szwadron ostrzela tę kompanię motocyklową, więc mam siłę ognia 2 razy 2 daje mi 4, 5, niestety pudło, ale dostaję za damę pik. Co dostaję za damę pik? Zmiana rozkazów. Gracz nieposiadający inicjatywy może zamienić rozkazy. No, w przypadku Niemców ma to w tym momencie sens, ponieważ powiedzmy dostałem ostatnio sporo tych słabszych kart, więc wyrzucę dwie z nich. Zamienię na być może lepsze. O, zdecydowanie lepsze. Okej. Okay. No to akurat Polakom na niekorzyść wyraźną zadziałało. I czy gdzieś jeszcze mogę coś Polakami zrobić? Chyba nie. To by było wszystko, więc jeżeli chodzi o aktywację Polaków. Sprawdzamy. Przechodzimy zatem do etapu siódmego. Zobaczmy, czy ktoś będzie miał... Kto będzie miał inicjatywę? Pik. Pik oznacza, że inicjatywę mają Polacy ciągle. Wow. To im się udało. I
I tu została już tylko jedna karta, więc ten stos przetasuję. Zauważyliście, że warto te karty tasować, ponieważ zdarza się na przykład, że odrzucamy, żeby wymienić trzy słabe karty i one by potem leżały obok siebie. Podobna rzecz, jeżeli na przykład wykorzystujemy kilka słabych kart, żeby zreorganizować nasze jednostki i zagrywamy przy tej okazji karty stali. Więc za każdym razem lepiej dokładnie przetasować talię. Unikamy wtedy sytuacji, że kilka podobnych kart leży obok siebie. I tę kartę, która tu była jedna, położę na szczyt. I teraz aktywacja gracza polskiego. Co zrobię Polakami? Myślę, że zagram szóstkę. Więc tak, najpierw wydam dwa punkty, aby znowu aktywować tę artylerię, mając nadzieję, że może wreszcie kolejny strzał w to pole trafi sensownie, albo i nie. Bo wystrzelałem się już chyba z kart, które mi to umożliwiały, została mi już tylko ta siódemka jedna. No, siódemki może czasem trochę szkoda na takie ataki, ale mimo wszystko zaryzykuję. Zobaczymy, może wreszcie uda mi się coś dobrego, więc wydaję siódemkę, żeby ostrzelać to pole. No i ja już nawet nic nie mówię. Czyli Niemcy są podobnie dezorganizowani i muszą się tym samym wycofać o jedno pole. Co daje dama serce? Zobaczmy. Zmiana rozkazów. Gracz posiadający inicjatywę może wymienić karty. No Polak nie ma za bardzo sytuacji, w której by mu potrzebował takiej wymiany dokonywać. Więc to by było na tyle. To były dwa punkty aktywacji. Kolejne dwa punkty wydaję, żeby aktywować 10. pułk strzelców konnych, więc tak, tym szwadronem strzelam do nadchodzących Niemców. Zobaczymy, może teraz pójdzie lepiej. Nie chcę nawet komentować, bo szkoda byłoby. To jest dama Karo daje mi dodatkową amunicję, więc w tym przypadku nie ma to znaczenia. Jeżeli chodzi o kolejny ruch, to tak, ten szwadron bym przesunął tutaj, a następnie tutaj. Niemcy są zdezorganizowani, natomiast mógłbym spróbować tą jednostką niemieckiej artylerii przeprowadzić tak zwany ostrzał zaporowy. Oni widzą wroga, więc musieliby zagrać jedną kartę z ręki, a następnie jedną kartę z stosu i mieć na obu ten sam znacznik, czyli Karo. Mam na ręce Karo, tylko pytanie, czy mi nie szkoda go. Nie, myślę, że nie będę marnował. Zostawię to, Polacy zostaną na tym polu. Następnie, jeżeli chodzi o 10. pułk strzelców konnych, to tak. Ich przesunę tu. A następnie tu. Tyle, że tutaj wejdą w zasięg ognia tego niemieckiego sztabu, więc muszę zobaczyć, ile Niemcy mają zasięg strzałów. Jeden strzał. Więc postanawiają od razu go wykorzystać, więc strzają z siłą 1 plus 1 oznacza 2, czyli pudło. I Jopek Karo pozwala mi zdezorganizować jedną niemiecką jednostkę niezmotoryzowaną. A że wszystkie niemieckie jednostki w tym momencie są zmotoryzowane, które są na planszy, to niestety nic nie mogę tutaj zrobić. Chociaż nie, ci nie są zmotoryzowani już, ale czy mają? Mają, patrzcie, ale się udało. To był rzeczywiście dobry snajper. I ich tutaj zostawię, nie będę ich przesuwał dalej. Jeżeli chodzi o 10. pułk strzelców konnych, tu są jeszcze jego jednostki, zapomniałem nawet o tym. Więc tak, 1, 2, 3, 4, 5. I razem z nimi aktywuję te działka przeciwpancerne. One też przyjeżdżają tutaj, a następnie ta piechota, ta czy kawaleria, 1, 2, 3, tu. Podobnież ta jednostka, ona właściwie w tym momencie nie ma wiele do zrobienia, ale mogę przesunąć tak, działka tutaj, 1, 2, 3, 4, 5, CKM-y tutaj, 1, 2, 3, piechotę tutaj. I to by było
To by była, to by były dwa punkty kolejne, więc wydałem już cztery punkty. Dwa na artylerię i dwa na dziesiąty punkt strzelców konnych. I teraz mi zostały dwa punkty, więc wydaję je ostatnie na 24 punkt łanów. Najpierw strzelam z tego działka do tych samochodów pancernych. Mam siłę ognia 1 plus 1, czyli 2 i 5. Niemcy mają morale 5, ale mniejsze o 1 za żeton morale, więc 4. Zatem muszą się cofnąć. Tym z tych działek przeciwpancernych strzelam do tej niemieckiej do tych niemieckich motocyklistów. Mam siłę ognia 2 plus 7. Zatem dezorganizuję Niemców. Polscy ułani strzelają do tej kompanii, mają 4 plus 6, Niemcy mają 5 plus 1, plus 2 za wieś 7, zatem nic z tego nie wyszło. A te CKM-y spróbują ostrzać te działka przeciwpancerne, to będzie trudniejsze. Mam siłę ognia 2 plus 3, czyli automatu pudło. Dama treflowa to była zmiana rozkazów, czyli Polakiem mógłbym zmienić rozkazy, ale nie chcę zmieniać rozkazów Polakiem, bo jest tutaj wszystko ok. I to by było tyle, jeżeli chodzi o aktywację Polaków, bo nic więcej Polakami zrobić w tym momencie nie za bardzo mogę. Wylosujmy zatem kartę kolejnego etapu. Dwójka karo, więc aktywowani są Niemcy. I jest to ósmy etap gry, czyli za chwilę przekroczymy już półmetek. I zobaczmy, co. Zauważcie, że w ogóle nie wprowadziłem jeszcze do gry dwóch niemieckich pułków kawalerii zmotoryzowanej, więc wypadałoby to wreszcie zrobić. I w tym celu zagram moją najmocniejszą z posiadanych kart, czyli dziesiątkę, dzięki czemu będę mógł aktywować na planszy chyba już praktycznie wszystko, co mam, jeżeli chodzi o Niemców. Więc tak, zacznę od tej niemieckiej artylerii, którą aktywuję, żeby ostrzelać ten polski stos. W sytuacji, kiedy ostrzeliwuję stos artylerią, celem są wszystkie jednostki na stosie i każdy z tych ataków jest ostrzegany indywidualnie, więc muszę najpierw sprawdzić, czy mam możliwość trafienia w to pole. Tak, mam trójkę treflową. Więc zagrywam ją, żeby mieć trafienie z automatu. Następnie losuję kartę określającą siłę ataku, więc 6 razy 3, 18. I tak, Polacy mają 6 plus 8, plus 2, czyli 8, czyli to jest 2, czyli 18 jest 2 razy większa, więc nie Polacy ponoszą jedną stratę, a że działka nie mają, mają tylko jeden poziom wartości, to są rozbijane. A tu z kolei 6, tak samo, 6, 8, Polacy są umocnieni, więc ponoszą jedną stratę i są dezorganizowani. Good, good, nawet bardziej niż good, jak to było w starej polskiej reklamie. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o artylerię, tą przynajmniej. Następnie aktywuję dywizjon samochodów pancernych, żeby spróbować go zorganizować. Zobaczmy, jak on wygląda, jest proponujący z kartami. Więc tak, tę kompanię, która tu się znajduje, reaktywuje, znaczy reanimuje kartą. Te dwie spróbuję kartami ze stosu. Najpierw tą. Udało się. A i tą drugą. 5, a mam morale 4, więc się nie udało. Więc to by było, jeżeli chodzi o ten dywizjon, więc wydałem już 4 punkty. Przy takich większych ilościach dobrze jest skorzystać z kości i zaznaczać sobie, że wydaliśmy już o 4. Następnie aktywuję ten dywizjon motocyklowy. Strzelam tą kompanią motocyklową do polskich działek przeciwpancernych. Mam 6. Wykorzystuję 2 punkty ze sztabu, więc mam 8. I niestety 9. Polacy są, mają 6. Są, plus, są umocnieni, więc mają 8 i są we wsi, więc mają 10, więc nic im się nie stało. Niestety, a może i dobrze. Z kolei druga kompania strzela do polskich ułanów. Mam 6, 1 ze sztabu, czyli 7 i 11,
Czyli polscy ułani są zdezorganizowani. No, peszek. Miałem nadzieję, że może uda się w całości ten stos zdezorganizować. Wtedy bym mógł potem wjechać tutaj, ale niestety lipa. Tą kompanię motocyklową spróbuję zorganizować kartą, także przy pomocy karty. Okej. I co mi zostało? Aha, CKR, te działka przeciwpancerne. Działkami przeciwpancernymi ostrzelam polskie CKM-y, więc mam siłę 2, 3 pudło, ale wylosowałem snajpera, więc mógłbym zorganizować którąś z niemieckich jednostek, ale nie, wszystkie niemieckie jednostki na planszy są w tym momencie zmotoryzowane, więc nic z tego. Więc wydałem kolejne 2 punkty aktywacji, więc zostają jeszcze 2 punkty aktywacyjne. A zatem tak. Po pierwsze poruszę ten pułk. Jako, że jestem tutaj już w celu Polaków, więc rezygnuję z ciężarówek i dalej poruszam się pieszo. Jeden. I tutaj muszę sprawdzić ilość ostrzałów dla polskiego działka. Wow, trzy. Więc przeprowadza od razu pierwszy ostrzał. Ma siłę ognia jeden. Chociaż zaraz, czy to jest ten wyższy czy niższy? Chyba niższy, jeżeli dobrze pamiętam. Żebym się nie pomylił. Tak, od zieleni do brązowego idziemy od dołu w górę, czyli ci są wyżej i ci są wyżej, powyżej tego terenu, więc mogę strzelać, więc mam siłę ognia 1 plus 11, wow. Czyli Niemcy są dezorganizowani i ponoszą stratę. Następnie ten szwadron też się demotoryzuje, można powiedzieć. 1, 2, 3, 4. Wchodzi tu. Chociaż nie, tu wchodzi, a w tym momencie Polacy mogą do niego strzelić ponownie. Znaczy strzelić do tego tym razem. 5 plus 1 daje 6. Więc Niemcy są zdezorganizowani. A Polacy dostają jeden punkt ostrzału. Poruszę zatem sztab. Jeden, znaczy jeden, bo oni są jednostką zmotoryzowaną. Więc nie ma problemu. Limit stosu na drodze. Znaczy jestem w terenie czystym, więc mam limit stosu 4 jednostki, więc wciąż go zachowuję. I ostatni strzał polskiego działka przeciwpancernego, tym razem pudło. Więc niemiecki sztab może wjechać dalej. Dojeżdża do Wiochy. Dworzysko. I pik aktywuje wydarzenie. Dodatkowe rozkazy. Gracz posiadający inicjatywę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli 4 karty dla gracza niemieckiego. 1, 2, 3, 4. No, nieźle. Więc to byłaby. A nie, tu jeszcze ma. Tu mam jeszcze jeden dywizjon tego pułku, który mogę spróbować reorganizacji. Dama pik, udało mi się go zorganizować. I dama pik, co aktywowała? Zmiana rozkazów. Gracz posiadający inicjatywę może wymienić posiadane karty na ręce, jeżeli chce, ale nie chce. Są ok. Nie mam potrzeby nic tu wymieniania i mogę aktywować także te działka przeciwpancerne. Spróbuję z nich ostrzelać Polaków, ponieważ mam ją dystans 3, więc strzelam z siłą 2. I niestety plus 1 pudła. Więc to by było kolejne 2 punkty, więc wydałem 8. I zostały mi jeszcze jedna aktywacja i wykorzystam ją, żeby wprowadzić do gry kolejny pułk niemieckiej kawalerii zmotoryzowanej. Więc wjeżdża on z tego heksu, więc 1, 2, 3, 4 i 5 i tu się demotoryzuje. Podobnie ten. Ten, chociaż raz, czy wieś ma,
wieś nie ma mniejszego limitu heksów, jednostek. Nie, 4. Więc się jeszcze mieszczę. Zaś pozostałe dwie, czyli sztab i działka, dojeżdżają na to pole. I to by była ostatnia aktywacja gracza niemieckiego. Tak, to by była ostatnia aktywacja. Mogę umieścić też obserwatorów artyleryjskich, jeżeli bym gdzieś chciał. Pytanie, czy bym gdzieś chciał w tym momencie? Chyba na razie jeszcze nie widzę powodu, żebym mógł ich wykorzystać gdzieś, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o etap 8. A zatem przechodzimy do etapu 9. Aha, żetony ostrzału obronnego. I w nim będzie, mamy pika, co oznacza, że aktywowany jest gracz niemiecki. A zatem jako gracz niemiecki zagrywam 10, ponieważ będzie mi ona potrzebna i aktywuję po kolei. Najpierw cały ten dywizjon pancerny z pułku rozpoznawczego. Więc tak, spróbuję pozbierać tę jednostkę. To zrobię kartą ze stosu. Walet, udało mi się. I czy gdzieś przeciwnik? O, ci są na walecie, ale nie, ci są zmotoryzowani, więc nie mogę ich zdezorganizować. Więc to by było tyle. Następnie tak. Tymi czołgami, znaczy samochodami pancernymi, ostrzelam tych Polaków. Więc mam siłę ognia 6 plus 7, czyli Polacy są tylko zdezorganizowani. Następnie zaś tymi samochodami pancernymi jadę tu. 1, 2, wjeżdżam w zasięg ostrzału polskich działek przeciwpancernych. Mają 3 ostrzały, więc wykonują pierwszy. Mam siłę ognia 1 plus armata pancerz 1, czyli mam plus 2, 10. Czyli udało mi się Niemców zdezorganizować. Następnie aktywuję ten dywizjon rozpoznawczy, motocyklowy. Próbuję wjechać na to pole. W tym celu muszę również być poddany ostrzałowi obronnemu najpierw działek przeciwpancernych. Aha, i mogę od razu jeszcze sprawdzić. Nie, ci nie mają, są zdezorganizowani, więc nie mogę, więc strzelają tylko działka przeciwpancerne. Mam siłę ognia 1. 2, czyli 3, czyli spudłowały, czyli mogę wjechać na to pole. Następnie wjeżdża ten dywizjon, ta kompania przeciwpancerna, znaczy, przepraszam, motocyklowa. Do niej też działka przeciwpancerne strzelają. I też spudłowały. I wjeżdża też trzecia. Do niej już nikt nie ma co, nie może strzelać. I muszę od razu jeszcze sprawdzić wydarzenie za tego króla. On aktywuje szybką reorganizację. Gracz posiadający inicjatywę może zreorganizować jedną dowolnie wybraną jednostkę. Więc korzystam tego, z tego, żeby zreorganizować tę kompanię samochodów pancernych. I tu będę rozstrzygał szturm. Chyba, żebym jeszcze spróbował dojechać tu sztabem. Aczkolwiek ten ruch aktywuje to działko przeciwpancerne, te działka przeciwpancerne, więc sprawdzam ich ilość ostrzałów. 3 ostrzały będą miały, więc wykonują pierwszy ostrzał. I w tym celu muszę potasować stos znowu, bo mi się karty zużyły. Jest szansa, że być może dojadą na to pole, ponieważ jadą przez wieś. Należy pamiętać, bo w tym momencie ktoś mógł mnie spytać o ten stos, który się tutaj tworzy w tej wsi. Należy pamiętać, że to każda, że w przypadku szturmu, bo do szturmu za chwilę dojdzie, każda ze stron musi przestrzegać limitu stosu. Czyli jeżeli na tym polu jest limit stosu 4, to oznacza, że nie mogą być łącznie 4 jednostki obu stron, ale że każda ze stron może mieć tam maksymalnie 4 jednostki. Więc karty przetasowane i sprawdzam teraz ostrzał. Polacy strzelają z siłą 1 i 3, to daje 4, czyli spudłowali. Czyli ten sztab także wjeżdża na ten heks i tu będziemy mieli szturm do rozstrzygnięcia. Zatem zdejmę to wszystko.
Położę sobie tutaj ten żeton, abym nie zapomniał. Zauważyłem, że jest rzeczą, która mi się dość często zdarza, jest sytuacja, kiedy zdejmuję z planszy żetony celem wykonania jakiejś akcji, podliczenia i tak dalej, że potem zapominam nagle, na którym dokładnie heksie one stały. Więc Niemcy mają tutaj 4 jednostki, Polacy 2, przy czym jedna polska jednostka jest zdezorganizowana. A zostawię to, tutaj były polskie umocnienia, to wystarczy, że zostawię tutaj te polskie umocnienia. Jeżeli chodzi o jednostki zdezorganizowane, biorące udział w szturmie, to muszę sprawdzić... Tak, podczas szturmu zagrywa tylko jedną zakrytą kartę. Więc tak. Najpierw losujemy po jednej karcie dla każdej jednostki, która walczy. Przesunę może trochę kamerkę, żeby było widać. Czyli tak, Niemcy dostają 4 karty. Polacy 2. Następnie Niemcy wchodzili z 2 pól na polską pozycję, czyli za to dostają jedną dodatkową kartę. Następnie możemy dobrać po jednej dodatkowej karcie dla każdej jednostki, poza zdezorganizowanymi, czyli Polacy nie mogą dobrać jednej karty, albo zagrać zamiast tego kartę z ręki. Więc tak, Niemcy decydują się dobrać 3 stali i jedną siódemkę z ręki. Polacy natomiast, no ten nie dawałby mi zbyt dużych szans, więc nie chcą tracić kart, więc zagrywają jedną kartę ze stosu. I liczymy stosunek sił obu stron. No, Niemcy musieli mieć wyjątkowe bzdety, żeby przegrać tę walkę. Raczej mają sporo, ale mają też kilka mocniejszych i liczymy łączną sumę siły. 1, 4, 7, 10, to jest 16, 23, 26, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 45 przeciwko 1, przeciwko 3, 10, 16, 18, czyli zdecydowana przewaga Niemców, o wiele większa niż nawet nie dwukrotna, ale trzykrotna, więc Polacy nie mają nawet możliwości przeprowadzenia kontrataku. Co za tym idzie? Każda polska jednostka traci po jednym poziomie wartości bojowej, więc ten dywizjon przeciwpancerny jest eliminowany i musi się wycofać o sąsiednie pole. Natomiast po stronie niemieckiej jedna jednostka traci poziom wartości bojowej i pozostaje na tym samym polu. Polacy dodatkowo są zdezorganizowani, bo byli już przed walką. I to by było tyle, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie szturmu i aktywację... Nie, jeszcze nie koniec aktywacji, ponieważ mam jeszcze tę jednostkę działek przeciwpancernych, którą mogę ostrzelać te CKM-y, co skwapliwie czynię. Niestety dama serce, czyli zmiana rozkazów. Gracz posiadający inicjatywę może odrzucić karty i dobrać. Niemiec ma dobre karty, ale, tak fajnie było. Natomiast zapomniałem, że podczas tego szturmu też wylosowałem parę figur, które też muszę uwzględnić w grze. Zobaczmy, co to było. To i to. Ok. To były te karty i po kolei. Jopek to jest snajper i snajper na polu pikowym. Niestety Niemcy są tutaj zmotoryzowani, więc nic nim nie mogę zrobić. Ci nie są zmotoryzowani. To jest pole treflowe. To jest pole sercowe, więc nie mogę niestety snajpera wykorzystać. Następnie, jeżeli chodzi o tak, król treflowy, gracz nieposiadający inicjatywy może dociągnąć dodatkowe karty, a to się Polakom przyda. Polacy mają 5 kart, czyli mogą dobrać 10 kart ze stosu. 1, 2, 3, 4, 5.
Następnie dama pik. Zmiana rozkazów, gracz posiadający inicjatywę. No Niemcy już mieli taką okazję i nie korzystają z niej. I król pik. Gracz posiadający inicjatywę może dociągnąć nowe karty. Niemiec posiada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli dwie karty może dobrać. Ok. To by było tyle, jeżeli chodzi o... I teraz kolejna... nie, ten ostrzał już rozstrzygnąłem, więc teraz kolejna aktywacja gracza niemieckiego. Wydałem jak do tej pory 4 punkty. Więc mogę wydać jeszcze kolejne 6. Więc zrobię tak. Tą artylerią spróbowałbym ostrzelać ten heks. Znowu. Polacy mają tutaj trefla. Czy mam kartę trefla, którą mogę pozbyć się? Bez większego bólu. Mam. Więc zagrywam 4 trefl, aby namierzyć to pole i podać na miary mojej artylerii. Następnie więc losuję kartę, aby określić siłę ostrzału. Wow, 30, więc mam 33, więc polska jednostka ponosi jedną stratę, więc jest eliminowana. To by była kolejna aktywacja, więc wydałem 6, więc mam jeszcze 2 punkty aktywacyjne. Zatem postanawiam wykonać ruch tymi kawalerzystami zmotoryzowanymi, z pieszymi już teraz nie będzie wchodzę na to pole, więc podlegam ostrzałowi ze strony tych działek przeciwpancernych. 5 plus 1, 6. Tu mam 7, ponieważ mam wiochę, więc są bezpieczni. Więc tu dostaję 1. I wchodzę na to pole. Polacy są zdezorganizowani, więc nie mogą do mnie strzelać. Następnie idę tym dywizjonem, też szwadronem. Znowu jest ostrzał. Król, pudło. Wchodzę na to pole. I tu zapomniałem, że mam jeszcze te CKM-y, które też mogą strzelać. Tylko zaraz, sprawdźmy, co daje król serce. Dodatkowe rozkazy dla gracza posiadającego inicjatywę. Niemiec ma pełną ilość kart, więc nie. Więc sprawdźmy, ile ostrzałów będzie miał ten CKM. Tylko jeden. Kiepsko. I zresztą teraz go wykorzysta od razu. Jopek treflowy, przepraszam, karowy, co mi pozwala, mogę zorganizować tę niemiecką jednostkę. Więc strzelam z siłą 1 i 2, czyli pudło. Muszę chyba jeszcze bardziej tasować. Ta dama daje dodatkową amunicję, więc nic się nie dzieje. I ten szwadron też wchodzi tu. Następnie ten. I to działko strzela po raz ostatni. I też pudło. Dama treflowa. Zmiana rozkazów u gracza nieposiadającego inicjatywy. Polak nie potrzebuje zmiany. No ale tu widzicie właśnie sytuację, jeżeli ułożą się karty słabe, które wykorzystywaliśmy właśnie tam przyszłe do reorganizacji, to potem do takich sytuacji może dojść. I Niemcy też wjeżdżają tu i tu. Następnie sztab, znaczy tak, z działka przeciwpancernego strzelę do tego polskiego działka przeciwpancernego, więc mam siłę 2, armata pancerz daje mi 0 i wykorzystam wsparcie sztabu, więc mam 3, czyli strzelam łącznie z siłą 5. 5 plus 1, 6, czyli Polacy są zdezorganizowani. Nie, Polacy nawet nie są zdezorganizowani. I snajper pikowy. Coś mi pozwala zrobić? Tych mogę. Nie, to jest jednostka zmotoryzowana, to nie mogę ich zdezorganizować. Więc aż sztab pozostawię na tym polu. Więc mam siłę, więc zużyłem 8 i tu mam kolejny szturm do rozstrzygnięcia. Więc mam 3 niemieckie
Szwadrony przeciwko jednemu polskiemu. To ciężko będzie Polakom. Właściwie to będzie formalność w zasadzie, biorąc pod uwagę, że Niemcy mają trzy karty, Polacy jeden i nie dobierają drugiej pod koniec walki, więc Niemcy nawet nie będą w tym momencie marnować kart ze stosu, dobiorą po prostu trzy z ręki i odsłonimy ją. Polacy, no, nawet Polacy nawet ładnie wylosowali, bo dziesiątkę, ale co z tego, jak Niemcy mają słabe karty, ale przy tej przewadze siły są one wystarczające, żeby Polaków zniszczyć. Niemcy ponoszą jedną stratę, ale ta jedna strata nie jest dla nich problemem. Czy są tu jakieś figury od razu, żebym pamiętał, żebym znowu nie zapomniał o rozstrzygnięciu jakiegoś wydarzenia? Nie, nie ma figur. Więc to by była kolejna aktywacja. I czy Polakom, czy za 2, 4, 6, 8, więc Niemcy mogą jeszcze, mają 10, mogą jeszcze dać ostatni punkt aktywacji, żeby aktywować jednostki 11. Pułku Kawalerii, które tutaj mamy zdezorganizowane, więc chciałbym je poreorganizować w miarę możliwości skromnych. Więc tak, jedną z nich zorganizuję kartą. Drugą z nich spróbuję zorganizować talią. Udało się. Trzecią, która tu jest rozbita, spróbuję zorganizować kartą stali. Też się udało. A wreszcie tu mam jeszcze działka przeciwpancerne. Z nich strzelę do tych Polaków. Mam siłę ognia 2 plus 3, czyli pudełko. I to by było tyle, jeżeli chodzi o aktywację niemiecką w tym etapie. Aktywację niemiecką, bo już wyczerpałem limit aktywacji, więc zdejmuję żetony ostrzału obronnego i w tym momencie będę mógł zakończyć ten materiał, jak sądzę, to pierwszą jego część.